Witam, cześć. Dzisiaj jestem w Wysocku Wielkim, gościnnie tutaj w klubie Orzeł Wysocko Wielkie. Moimi gośćmi są członkami zarządu zajmującymi się sekcją piłki nożnej. Michał Walkowski, Jakub Goździk. Panowie, dziękuję za zaproszenie, za to, że zgodziliście się, że możemy to tutaj nakręcić. Zawsze jesteś miło widziany. O, i ja zawsze tu, jak tutaj jadę, to się cieszę. Zawsze. Ale chyba pierwszy raz jesteś, że jest ładna pogoda, bo zawsze to albo padało, albo było ponuro. Dzisiaj trafiłeś, myślę, idealnie. Nie, chyba jak byłem pierwszy raz jeszcze na odwiedzie, to też było coś ciekawego. Na pewno za każdym razem przyjeżdżasz sama, nie z kierowcą. I to jest do poprawy. Dobra, jak nie będzie kiedyś stać, to wezmę wtedy kierowcę. Okay. I się porządzimy. Za firmowe. Okej. Za klubowe, w końcu wyjdzie na co idzie. Dobra, panowie, pierwsze pytanie. Jak długo istnieje klub? Czy klub jako tako powstał zaraz po II wojnie światowej, w 1943, kiedy formowało się w ogóle LZS-y, Luźna Ogniwa. No, na początku to wiadomo, po prostu młodzież chciała jakoś aktywnie spędzać czas. Odbywało się to na różnych sekcjach. Rajdy rowerowe, potem motocyklowe były. Wiadomo, gra w piłkę, siatkówka, różne sporty. My jako klub piłkarski reaktywowaliśmy swoją działalność w 2012 roku. Przyknęło się kilku chłopaków, którzy gdzieś tam pokończyli wiek juniora tutaj w okolicznych klubach. Chcieli otworzyć coś swojego. Udało nam się. No i tak działamy do dzisiaj, jeżeli chodzi o sekcję piłkarską. Mamy też bardzo prężnie działającą sekcję tenisa stołowego. Mamy trzy zespoły seniorskie, mamy akademię, też taką, no tutaj w okolicy najlepszą akademię tenisa stołowego. Oprócz tego po prostu organizujemy czas lokalnej młodzieży. Organizujemy różne wyjazdy na mecze, rajdy rowerowe, wycieczki. Spływy kajakowe też. No i też organizujemy, to dla takich zazwyczaj starszych akurat osób, turnieje karczane Gry w Kopa. Mamy takie memoriały. No i oprócz tego też jesteśmy współorganizatorami tutaj razem z Klubem Olimpijczyka w Wysocku, różnych imprez. No działamy z różnymi organizacjami, które pomagamy. Tutaj w tamtym tygodniu mieliśmy turniej razem z wielkopolskim LZS-em, Piłkarska Kadra Czeka. Teraz też z innym LZS-em w niedzielę działamy, robimy turniej Sołec, także cały czas jakieś imprezy. Coś się dzieje we Wysocku. A sama sekcja piłki nożnej, jakie ma sukcesy? Może jak wiecie, to od początku. Zaczęliśmy w pierwszym sezonie, w tym 2012-13, no młodym składem, tak naprawdę mieliśmy dość wąską kadrę. No frycowe zapłaciliśmy. Uczyliśmy się przez tym, tak. Organizacyjnie byli słabo wyglądaliśmy. Tak, ostatnie miejsce w B-klasie, 5 punktów, ale no wiadomo, były fajne momenty, które do dziś wspominamy. To się wydaje, że może nie było tego wyniku sportowego, ale na pewno ten pierwszy sezon scalił drużynę, że mimo gdzieś tam oklepów, co ciągle dostawaliśmy, udało nam się utrzymać na następny sezon. I fajne było to, że z każdym następnym sezonem zajmowaliśmy coraz lepsze miejsce w tabeli. Co sezon przychodzili do nas nowi zawodnicy, gdzie z innych klubów, czy zaczynali po prostu grać u nas piłkę. No i tak bodajże 4 lata temu, tak, udało nam się awansować do A-klasy i to tak dość fajnym stylu, szybko przyklepaliśmy awans, wygraliśmy grupę. No ale no niestety awans do A-klasy, no dużo osób zrezygnowało później gry z piłkę, zakończyło karierę, może nie, że przeszli do innych drużyn, tylko zrezygnowało. Organizacyjnie też tego może nie udźwignęliśmy do końca i jeden sezon spędziliśmy w A-klasie, no zyskaliśmy doświadczenie, wynik sportowy no, nie był jakiś tam najlepszy, ale podnosimy się, mieliśmy fajny sezon 2018-19, gdzie tam brakło nam do awansu jednego punktu i zdobyliśmy tych punktów naprawdę dużo, byliśmy najbardziej skuteczną drużyną w lidze. No teraz cały czas się przebudowujemy,
Mieliśmy zaciąg juniorów, także liczymy na dobry następny sezon. Tak, ja ten sezon do 17 pamiętam. No, też pamiętałem bardzo dobrze. Znaczy, fajne jest chyba to, że cały czas się rozwijamy, że nie stoimy w miejscu, że gdzieś tam udało nam się w końcu to boisko, bo graliśmy cały czas na wyjazdach, to takie dosyć istotne, bo no, graliśmy kilka lat, nawet udało nam się właśnie awansować do A-klasy, gdzie nie mieliśmy ani jednego treningu na dużym pełnowymiarowym boisku. Trenowaliśmy cały czas na Orliku. Teraz już mamy tutaj, jak widzimy, bardzo fajne boisko. Udało nam się to wszystko. Mamy obok też Orlika, z którego też możemy korzystać. Mamy szatnię, infrastruktura jest. Kolejnym krokiem była ta drużyna juniorów, która w poprzednim sezonie, no zakończonym już teraz, tak? Przez wcześniej sezonie wystartowała i wygrała. Juniorzy wygrali swoją ligę, także to też od razu fajnie to było. No niestety nie będziemy kontynuować dalej tego projektu. Na razie póki co, ze względu na to, że chłopakom pokończył się bieg juniora, a nie mamy następnych chłopaków do tego, ale ci chłopacy tam płynnie przechodzą dalej do seniorów, czy którzy jeszcze są młodsi, mają bieg juniora, to tutaj będą szukać gdzieś też wypożyczeń do A jakiś nabór będziecie robić teraz? Możecie powiedzieć, bo może akurat na jakiś roczek będziecie gdzieś do trampkarza, czy jeszcze może? Teraz aktualnie nie. Czyli ten sezon na razie? Ten sezon na razie nie. No też nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać właśnie od tej strony organizacyjnej po tej pandemii, jak to będzie wyglądało i finansowo, organizacyjnie, no bo też jesteśmy uzależnieni jednak od na przykład gminy, nie? Czy od innego środka kultury tutaj. Także na razie cały czas to gdzieś tam zobaczymy, jak to wyjdzie. No też wiesz, że dzisiaj akurat zatrudniliśmy nowego trenera, więc byłeś akurat przy, powiedzmy, przy finalizacji rozmów. Tak, przy negocjacjach. Tak. Także no mamy nadzieję, że to też jest taki nasz trener, tak? To jest chłopak, który jest z nami już od kilku lat, prowadzi też, jest bramkarzem, prowadzi treningi w szkółce bramkarskiej, prowadzi drużyny w dziecięce. To już spore doświadczenie też w futbol menadżerze, także wydaje mi się, że to może odpalić. Także mamy nadzieję, że to znaczy, ważne, żebyśmy my we dwoje grali, także na pewno będzie trener. Rozumiem, że zarząd... Księgowa sprawdza, kto jest w składzie i dopiero potem robi przelewy. Dopiero później te... No i żeśmy ładnie przeszli do drugiego pytania właśnie. Jak to funkcjonuje? Powiedziałeś, że głównym sponsorem jest samolot. Tak, no zdecydowanie 50% naszego budżetu to jest samolot. No to fajnie, bo 50% samolot, czyli 50% to jest samolot, czyli 50%. No tu akurat, jeżeli chodzi o sponsorów, to no, nie jest tak wesoło, ale gdzieś tam sami się organizujemy. Sami dużo dokładamy, sami... Przeorganizujemy turnieje, różne takie środki staramy się uzyskać własnym nakładem. No ale to i tak fajnie, że udaje wam się w tym sposobem nagarnąć. Znaczy no, mamy u nas w klubie sporą grupę po prostu takich osób bardzo oddanych, które nie mają problemu z tym, żeby czasami gdzieś coś dorzucić, coś kupić, coś no, poświęcić się po prostu swój czas i swoje pieniądze na to. I to jest praktycznie 50%. No, mamy jednego sponsora, nie wiem, jest lokowanie produktu, mogę powiedzieć, że mamy taką firmę Husara Logistik. Daniel Stasiak, dziękujemy bardzo, że jest z nami, on nas wspiera. Mamy nadzieję, że kolejne firmy też do nas dołączą. No, oprócz tego to mówię, no głównie gdzieś tam własnym czasem, własnymi pieniędzmi, jakimiś pomysłami właśnie typu turnieje i inne takie rzeczy. I tak się organizujemy w klubie. A jakie plany na ten sezon, na ten koncert? Czekamy przede wszystkim na podział na grupy. Ma być dzisiaj. Także no, możemy się pośpieszyć, bo to może lada moment. Zobaczymy, kogo nam los przydzieli, czy WZPN. Nie śmiejemy się. Wydaje mi się, że nie powinniśmy się nikogo bać. Liczymy na po prostu na ciekawy zestaw drużyn. Może kogoś z kim jeszcze nie graliśmy. Jesteśmy bardzo otwarci właśnie na nowe drużyny, na jakieś nowe doznania B-klasowe, no bo jednak gramy już parę ładnych lat. Można by powiedzieć, że niby widzieliśmy już wszystko, ale z każdym sezonem okazuje się, że nie do końca. Właśnie ten sezon 18-19 był fajny, bo mieliśmy dużo wyjazdów tam w Zakalisz. Mhm. I to były takie ciekawe doświadczenia. I ja na przykład mega mi się spodobało boisko w Słuszkowie. Derby gminy Mycielin. Tam było, oj, tam się działo. Ja jestem fanem mega. Tak, no i niezapomniana panda pamięci niestety, która już nie bierze udziału w rozgrywkach,
ale no, fajny moment, gdy gramy mecz i dzwony kościelne napierdzielają tak, że jeden drugiego nie słyszy. Też fajna rzecz, nie? Ciekawy folklor przede wszystkim. Boisko w Beklasie, to wiecie, wszędzie są praktycznie. No ale teraz, znaczy jeżeli chodzi o infrastrukturę, to przez te wszystkie lata widać, że to się poprawia. Tak. Raczej tak. Już teraz się nie jedzie gdzieś na boisko, gdzie jest tragicznie. Raczej to są naprawdę fajne płyty, gdzie można pograć piłkę. I jeszcze od tej strony gdzieś tam infrastruktura, że szatnie, nie? To tak. Często jeszcze gdzieś tam brakuje, ale wiadomo, że te kluby też zmagają się ze swoimi problemami. No my też się bardzo długo z tym wszystkim zmagaliśmy. Ale jeżeli chodzi o stan Muraw, to zdecydowanie na plus. Przez te wszystkie lata, kiedy zaczynaliśmy w 2012 roku, no to jest niebo a ziemia. Czyli dopiero jak poznacie grupy, to będziecie wiedzieć, jakimi zawodnikami trzeba się wzmocnić. Znaczy, my bardziej podchodzimy do budowy klubu w ogóle, do działania w klubie na zasadzie, na tej słynnej zasadzie Against Modern Football. Zależy na tym, żeby to było lokalnie, żeby to była grupa przyjaciół, żeby... Nie będziemy nigdy... Znaczy, jeżeli nasi zawodnicy będą na poziomie, żeby grać w okręgówce, będziemy grać w okręgówce. Jeżeli będą na poziomie, że gramy w B-klasie, to gramy w B-klasie. Nie mamy zamiaru robić jakichś zaciągów, płacić zawodnikom. To nie jest nasz styl. My chcemy się tym bawić i chcemy mieć z tego przyjemność. Jeżeli nam się uda, jeżeli zagramy fajnie, jeżeli będą wyniki, to oczywiście awans przyjmiemy bardzo chętnie. Chętnie spróbujemy jeszcze raz. Czyli głównie zawodnicy, bo już tak, może nie wszyscy są z Wysocka, ale wszyscy są powiedzmy z gminy. Tu z okolicy, no i albo jacyś nasi też właśnie znajomi, przyjaciele. No, zawodnicy, którzy grają u nas parę ładnych lat, gdzieś tam powiedzmy gmina Nowe Skalmierzyce, gmina Sieroszewice. Też do nas dojeżdżają. Także no, po prostu większość, cały trzon naszego składu to są zawodnicy, którzy grają tu kilka lat. Większość nowych zawodników to juniorzy, którzy w zeszłym roku właśnie grali u nas. Ale no, jak coś jesteśmy otwarci na nowe twarze, jak widać, atmosfera jest fajna, organizacja też coraz lepsza. I wydaje mi się, że w razie jakiegokolwiek awansu organizacyjnie jesteśmy na to tym razem przygotowani. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać pod względem sportowym. O, atmosferze to ja akurat nie będzie w ogóle na paru treningach. Nie wolno się przystali go, bo będzie wyzywał, zobacz. Są przede wszystkim zawodnicy, większość jest takich, którzy są od kilku lat. No i zebrali to doświadczenie, tak? Bo byli już ostatni w tej klasie i zrobili awans, i spadli za klasy, i przegrali awans o jeden punkt. Także no już doświadczenie jest spore, także można powiedzieć, że na B-klasowych boiskach zjedliśmy zęby. A na A-klasowych boiskach akurat nam wybili zęby. Zwłaszcza, że w B-klasie wami rzucają ostatnio po grupach. Tak jest. Dobra, teraz, bo czas goni, szybko. Jak możecie ocenić współpracę ze mną? No, współpracujemy już w sumie kilka lat. Bardzo dobra współpraca. Zawsze odbierzesz telefon o każdej godzinie dnia czy nocy. Mogę śmiało dzwonić. No, żona tam narzekała chyba, nie? Że ten goździk cały czas dzwoni. Ona już nie pyta, kto dzwoni. A, ona już wie. Ona już wie, że goździk. Jak dziwna godzina. Ale że byliśmy nawet u ciebie w Skarszewie. Mamy piłeczki od ciebie meczowe, jesteśmy zadowoleni. Planujemy tutaj następne zakupy, ale może nie będziemy tutaj zdradzać. Możemy jeszcze zdradzić, bo to będzie szło za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie. No to chłopaki może jeszcze o tym nie wiedzą. W momencie emisji filmu na pewno będą już wiedzieć, że w razie awansu do drugiej rundy Pucharu Polski, w którym będziemy brać udział, zostaną ufundowane nowe stroje. A jak nie awansujemy, to też zostaną ufundowane. No i niestety marchewka nie zadziała w tym momencie, ale tak, planujemy zakup w końcu pasiaków, które nam się wymarzyły dawno temu, niebiesko-czarnych. No i wiele takich pomniejszych zakupów, czy maseczki ostatnio, które kupiliśmy w dobie koronawirusa, czarno-niebieski jest herbem. No innych kolorów raczej nie używam. A co możecie polecić innym podczubiście u mnie? No na pewno maseczki przydały się w razie napadu na bank. Ja mam nadzieję, że już się nie przydadzą. Teraz normalny, ja mam nadzieję, że w końcu taki normalny zwykły. Znaczy wiesz co, jak mieliśmy te maseczki, to nie wiem czy przez herb, czy przez to, że zakrywaliśmy pół twarzy, to jednak kobiety zwracały na nas większą uwagę niż normalnie. Także myślę, że maseczka przyda się częściej, nawet nie tylko w czasie pandemii. Osobiście u ciebie kupowałem obuwie też, nie tylko klubom te maseczki, ale jak gdzieś po barze komuś to też przyda.
Myślę, że tak, tak. Myślę, że oprócz klubów sportowych powinien się uderzyć w kluby towarzyskie. Towarzyskie, tak. Dobra, odznaczę to sobie. Okej, okay. Coś tak o jest. Butach wspominałeś. Tak, tak, tak. Kupowałem u Ciebie obuwie i na trawę naturalną, i na sztuczną. Zawsze byłem zadowolony. Chłopaki może niekoniecznie ze mnie na boisku, a to jest wina tylko i wyłącznie umiejętności, nie sprzętu. Czasami trochę brakuje umiejętności. Tak, ale można powiedzieć, że strzelone bramki były właśnie tylko i wyłącznie zasługą sprzętu. A cała reszta, no to tylko można zwalić temu. Jakub mówił, że właśnie jak odbierał od Ciebie buty, to podobno same biegały, musiał je gonić tam gdzieś po sklepie. Ale no, chyba się spisały, bo biega dużo biega. No to dobrze, to brawo. A to ale to jeszcze trzeba jeszcze element piłkarski tak, do tego dorzucić, ale to nie wszystko naraz. Nie tylko buty, ale pewnie i serce. Też. Ale serca nie możemy zareklamować, że kupił u Ciebie, także... Nie, serce to ma sprawione, bo coś. Tak, no zgadza. Tak jak jakieś kobiety nas oglądały, to niestety ja kobiet zrzucaję. Ale za to Michał jest. No niestety też już. Też już nie? No nie, ale nie tak zaawansowanie jak nie, Jakub. Że niestety. Ale właśnie, Jakub niestety, ja to niestety. Właśnie, co przyjadę, to zawsze właśnie masz jakąś podaną. Tak? No. No to pozdrawiamy moją obecną dziewczynę i... Nie, akurat to się nie zgadza, bo nie miałem dawno, no ale trudno, ale to już poszło i już mam, wiesz, że mam przerąbane przez siebie. Coś ci zaproponuję po nagraniu, nie. Żeby wszyscy nie słyszeli. Dobra, bo my tak byśmy mogli sobie gadać jeszcze z godzinę, ale musimy kończyć. Ja bardzo dziękuję moim gościom za dzisiejsze spotkanie. Słuchajcie, jeśli jesteście tutaj z okolicy, na pewno zapraszamy na treningi. No na treningi, na mecze nawet, po prostu, żeby przyjść, zobaczyć, zupki zjeść. Bardzo często mamy dobrą zupę na mecze. Mamy zupkę, piwko, także nie zgłaszajcie nas nigdzie tam, no, jakieś koncesje. Zupa jak coś jest legalna, sanepid przyjeżdża, sprawdza. Tak. Nie ma żadnego problemu. Czyli oprócz do gry jeszcze tutaj kibie. Ale nie, no macie naprawdę bardzo ładny obiekt. Ja mam nadzieję, że on przyciąga. Tak, ale jeszcze przez to, że tyle lat nie graliśmy u siebie, tylko wiecznie na tych wyjazdach, to tutaj mieszkańcy jeszcze nie są tak mocno z nami zżyci. Wiadomo, mamy swoją grupę stałą fanów, którzy jeżdżą z nami na mecze wyjazdowe też i bardzo im dziękujemy, że z nami są. Ale jeszcze tego brakuje, ale myślę, że to się rozkręci, tak? No ten pierwszy sezon, wiadomo, nie? Tak. Dwa razy mnie w Dino zaczepili i spytali o meczyk, także no, wcześniej się to nie zdarzało. Już tutaj lokalni celebryci. Trochę tak, ale jeszcze nam brakuje, musimy porozmawiać z księdzem proboszczem, żeby też nam na ambonie coś powiedział, to wtedy wiernych fanów na pewno. Koniec. Jeszcze raz, Michał Walkowski, Jakub Goździk byli dzisiaj moimi gośćmi. Słuchajcie, jeśli oglądacie nas na YouTubie, to jak zwykle proszę o danie łapki w górę, o zasubskrybowanie kanału. Pamiętajcie dzwoneczek. To... I z dzwoneczkiem. Dzwoneczkiem. Tak, pamiętajcie, to nic nie kosztuje, także nie bądźcie skąpi. Jeśli oglądacie nas na Facebooku, to dajcie lajka, udostępnijcie ten film dalej, aby szerzyć informacje o takich fajnych chłopakach, którzy niestety już są zajęci. Niestety albo stety. Ja nie wiem, czy jak to będzie emitowane, czy ja nadal będę miał dziewczyny, ale to będzie tylko wyłącznie swoje. Przed emisją na pewno będziesz jeszcze miał. No to będą wspaniałe dwa tygodnie jeszcze. To... Jeszcze raz, Michał Walkowski, Jakub Goździk i zapraszam Was jak zwykle na www.sportsbox.pl i na mój fanpage. Do zobaczenia, siema, cześć. Zapraszamy do Wysocka. O.